Ksiądz Piotr Wadowski z Gubina. Jestem kapelanem naszego Stowarzyszenia Katolickiego Ojcostwo Powołaniem. Dlaczego Ojcostwo Powołaniem? No właśnie, kiedyś tutaj byłem w Głogowie przez 4 lata, potem 4 lata w Zielonej Górze, teraz jestem w Gubinie od 2 lat. No i właśnie, gdy byłem w Zielonej Górze, grupa mężczyzn zapragnęła, aby razem ze swoimi synami, córkami pojechać nad jezioro, wziąć namiot, trochę doświadczyć takiej natury, można tak powiedzieć. No i się zaczęło. Jeden obóz, drugi obóz, zaczęło nam się to podobać. Zaczęliśmy to rozszerzać, coraz więcej naszych znajomych ojców, można tak powiedzieć, brało udział. 20, 30, 50 osób. Później okazało się, że przydałoby się, żeby tą perspektywę rozszerzyć na naszą diecezję. I padł pomysł, aby założyć właśnie to stowarzyszenie, Ojcostwo Powołanie. Bo ojcem człowiek się staje. To nie, że tylko urodzi się dziecko, już jest ojcem. Do ojca trzeba dorosnąć, do bycia ojcem, dobrym wychowawcą. Łatwo dzisiaj nie jest, żeby wychować dzieci. A to tyle może na temat ojcostwa. Teraz tak. Poza tym, że robimy obozy, Pan Bóg natknął nas w grudniu nową inicjatywą. Miasteczko Ojcowskie. Jest to impreza, wydarzenie dla całych rodzin. Mama, tata, dzieci przyjeżdżają do Gubina. Gdzie? Na Stadion Miejski. Stadion Miejski, 10-12 czerwca. Jeden weekend. I tak jak tutaj widzicie na tym planie, dużo różnych wydarzeń. Jeżeli ktoś chce przyjechać na cały weekend, bierze ze sobą namiot, bierze żonę, bierze swoje dzieciaki i przyjeżdża na to miasteczko. Tutaj są namioty i tutaj się rozkładamy. Tam jest taka strefa snu. Oprócz tego od piątku od godziny 16 aż do północy prawie i potem cała sobota od 10 do północy i w niedzielę od 10 do 16 mamy to miasteczko. Co na tym miasteczku będzie? Przede wszystkim dużo, dużo różnego rodzaju atrakcji dla dzieci, które będą w tej przestrzeni tutaj przy murawie. Natomiast na płycie głównej będziemy mogli sobie po prostu posiedzieć. Za płytą główną będzie scena. Na tej scenie będą różni wykonawcy, będą śpiewać. Tutaj mamy kaplicę. Ta kaplica niestety będzie przeniesiona niżej z różnych względów i tutaj w tej kaplicy będą wieczorne różne takie nabożeństwa. Oprócz tego będzie też namiot Maksymiliana Kolbe. No właśnie, czemu namiot Maksymiliana Kolbe? Tu mało kto o tym wie, ale w naszej diecezji przebywał Maksymilian Kolbe. To był czas II wojny światowej. 47 franciszkanów zostało aresztowanych w Niepokalanowie i przywiezionych na nasze tereny. Miejscowość Amtitz. To było kiedyś w Niemczech, dzisiaj to jest w Polsce, tak zwane Gębice koło Gubina, 8 km od Gubina. Tam był obóz przejściowy, jeniecki, karny i do tego obozu trafia ojciec Maksymilian. Tutaj przebywa prawie przez 3 miesiące i później zostaje zwolniony i wraca do Niepokalanowa. A już dalej wiemy, po kolejnych 2 latach jedzie do Auschwitz, gdzie umiera. Za kogo? Za ojca rodziny. Chcę podkreślić, jak ważny jest ojciec w rodzinie, a jednocześnie jak bardzo ważna jest rodzina. I przez to, że planowaliśmy to miasteczko, początkowo gdzieś w środku diecezji, jak włączył się w to Maksymilian, już wiedzieliśmy, że to ma być w Gubinie. Stąd te różne pomysły, które tutaj widzimy, będą związane, zwłaszcza w sobotę, z Maksymilianem Kolbe. Czy to będą jakieś artystyczne rzeczy, rzeźba, malarstwo, będzie dotyczyło Maksymiliana Kolbe. Będzie też modelarstwo, będzie część sportowa dla całych rodzin, indywidualne. Przyjedzie ciężarówka, przyjedą motory, stare samochody, będą kłady, będzie balon, jeżeli chodzi o sobotę. Jejku, tego jest tak dużo. Po prostu musicie wejść na tą stronę www.ojcostwopowołaniem.pl i kliknąć sobie miasteczko gubińskie. I tam macie wszystko rozpisane, co, gdzie będzie się działo. Oczywiście tylko jest mała część wpisana, jeszcze cały czas na bieżąco to uzupełniamy. Dodatkową atrakcją
jeżeli chodzi o sobotę, będzie to, że na miasteczko będzie można przyjechać zabytkowym pociągiem. Ten pociąg wyjedzie z Wrocławia, przejedzie do Głogowa. Tutaj będzie prawdopodobnie około 8.15, potem zahaczy Nową Sól, Zieloną Górę, Czerwieńsk, Krosno i przyjedzie na godzinę 11 do Gubina, by właśnie tutaj uczestniczyć w tym miasteczku. W międzyczasie będzie kursował sobie na trasie Gubin-Krosno, żeby właśnie też miejscowych trochę powozić. Natomiast my możemy uczestniczyć w tych wszystkich różnych zabawach, konkurencjach, tych atrakcjach bezpłatnie na tym miasteczku. Po 15 będzie konferencja ojca Franciszkana, ojca Mirosława. Franciszkanin przyjedzie z Niepokalanowa i opowie nam troszeczkę o ojcu Maksymilianie i potem wsiadamy w autobusy, oczywiście ten kto chce. I jedziemy właśnie do Gębic. Tam będzie małe przedstawienie, troszeczkę pieśni patriotyczno-religijne. Później troszeczkę się dowiemy właśnie o tym miejscu, gdzie był Maksymilian Kolbe, bo dzisiaj już się nic nie zachowało, ale spróbujemy troszeczkę zobrazować, jak to mogło wyglądać. Później pomodlimy się do Maksymiliana i wracamy na miasteczko z powrotem. I osoby, które zostają dłużej, to nie ma problemu, natomiast potem 19.15 pociąg, wsiadamy do pociągu i wracamy, jeżeli ktoś przyjechał czy z Zielonej Góry, czy z Głogowa, czy z Nowej Soli, czy z Wrocławia. No i właśnie, co do pociągu. Pociąg, no, kosztowna sprawa, ale mamy dużo osób, które nam chciały pomóc i dali nam dotację. I bilet zamiast kosztować 80 zł, chociażby z Głogowa, kosztuje 39 zł. Bilet w dwie strony. Dzieci do lat 4 gratis. Jeżeli chcecie skorzystać z takiej atrakcji, przyjechać właśnie na to miasteczko właśnie pociągiem, to w zakrystii tutaj u Redemptorystów w Głogowie, a także na Koperniku można te bilety nabyć. Zostało jeszcze tylko 160 biletów z tego co kojarzę, więc jeżeli ktoś chce przyjechać, to jak najbardziej zapraszamy. Maksymilian Kolbe mocno się jakoś włączył w te dzieło, chce nam bardzo mocno coś pokazać, dlatego próbujemy go też w jakiś sposób tutaj podkreślić przez różne nabożeństwa. Ale właśnie w przypadku pociągu będzie jeszcze dołączony wagon towarowy, na którym będzie informacja, taki billboard informujący, że tutaj jechał Maksymilian Kolbe i był w obozie na naszych terenach. Chce on nam pomagać, wstawiać się za nami. Więcej szczegółów śledźcie naszą stronę, po prostu. ojcostwopowołanie.pl, miasteczko, tam wszystkie informacje będą na bieżąco. Do zobaczenia.